tym odcinku zrobimy sobie mechanizm analogiczny do tego, który pisaliśmy wcześniej. Chcielibyśmy się dostać, tylko tym razem nie do pola, chcielibyśmy się dostać do metody. I w obu tych przypadkach występuje bardzo analogiczny proces, natomiast troszkę się różni wykonanie i troszkę się różnią ryzyka. Zobacz, że tutaj mamy pole, do którego się dostawaliśmy, a my chcemy do metody, więc sobie napiszmy taką metodę. Private string i na przykład niech się nazywa code to string. No i bezargumentowa na ten moment, to ważne, zaraz do tego wrócimy i rozwiniemy ją, a zaczniemy od czegoś prostego. No i teraz zobacz, jeżeli to by była zwykła metoda, która zamienia ten code w string, czyli na przykład bierze string value of code i to zwraca, no to tak naprawdę moglibyśmy podejrzeć w źródle tej klasy, co ona robi i wykonać sobie to u siebie, nie musielibyśmy stosować refleksji, zapamiętaj, bo to ważne. Natomiast z racji tego, że czasem tak jest, że one są sprzęgnięte, mówimy o tym, kiedy wykonują jeszcze inne rzeczy, albo na przykład zmieniają stan, no to już nie do końca. Zobacz, ten code, który tutaj mamy, mógłby się zmienić w tej metodzie. No na przykład tak jak generowanie kodów dostępu, tak? Zużyjesz kod, no to już następny trzeba wygenerować. Więc tu mogłaby być równie dobrze integer new old code równa się code i zaraz go zwrócimy. Natomiast ten nasz code zmieniłby się w taki sposób, że to by był code razy code odjąć 2. Ok, więc zmienia się stan programu. No już chyba jak mamy używać refleksji, to nie po to, żeby napisać u siebie ten kawałek kodu i zmienić ten kod tutaj z palca, tylko już wywołując tą metodę, tak jak ona jest napisana. Old code zwracamy i wyliczamy z niego old code razy code i odjąć 10. Ok? To jest jakiś tam mechanizm. On powiedzmy, że zwraca kod jednorazowy, coś w tym stylu. No ale jest sprzęgnięty, zobacz, kod się zmienia. To nie będzie takie proste, żeby po prostu no, odtworzyć to bez dostępu do tej klasy. Więc korzystamy z mechanizmu refleksji. No i robimy to analogicznie jak wcześniej. Musimy się dobrać do tej klasy. Więc bierzemy tylko nie field tym razem, bo field to było pole. My bierzemy metod. Patrz na importy. Java lang reflect, to jest ten prawidłowy. Private metod, ok, równa się i teraz nazwa klasy to jest save nasz, class, get declared method, pamiętaj, bo tam jeszcze jest get method zwykłe, no i tu musisz wprowadzić tą nazwę. Jeśli ktoś przerefaktoruje albo zmieni, to przestanie ci działać, nie? Więc musisz zdecydowanie dobrze ją wkleić, no i liczyć na to, że nikt tego nie zrobi, tak? Klasy ogólnie powinny być otwarte na rozszerzanie, ale zamknięte na modyfikacje. Więc jeżeli chcesz napisać nową funkcjonalność, to może nie powinieneś ruszać tych używanych, albo rzeczywiście dobrze poszukać, gdzie są używane. Pracowałem kiedyś w takim projekcie, gdzie było mnóstwo refleksji po prostu, no bo to stary projekt był. No i tam trzeba było szukać wyszukiwaniem po projekcie. Dobrze, dodajmy do sygnatury no such method exception, just like no such field exception. I tutaj null, dlatego że no nie ma parametrów na razie ta metoda. No ale mamy już dostęp do niej, tak jak tutaj do private field, tak samo do private method i też tak samo w private method set accessible ustawimy na true. No i teraz możemy się do tego dobrać. Tylko że zobacz, co z metodą się robi? No set ustawia? Nie. Get też się nie robi. Metodę się wywołuje. Jak jest wywoływanie po angielsku? Invoke. Więc masz private method.invoke. Zobacz na listę argumentów tej metody. Object, object i object args. No niewiele mówi, prawda? Trzeba wiedzieć, że ten pierwszy to jest obiekt, na którym chcesz metodę wywołać, a to jest nasz save, czyli s. Drugi to lista argumentów, których chcesz przekazać, ale zobacz, nie zadeklarowaliśmy żadnych typów argumentów, więc nie ma tutaj co przekazywać. Mogłoby to być albo null w ten sposób, albo nic po prostu, tak? Ja zrobię tego null. I invoke, tutaj znowu exception to method signature, invoke, target, exception, znowu. Zobacz, na ile sposobów coś tu może pójść nie tak, szczególnie jeżeli ktoś ci zmienia kod źródłowy, z którego korzystałeś i ten mechanizm się wysypie. Tak czy inaczej, ten invoke coś nam zwróci, nam object. I ten object to będzie nasz string. I też trzeba to wiedzieć po tej metodzie, zajrzeć sobie, że save, że ta metoda zwróci string. Więc sobie spróbujmy. System out println wypisać to i zobaczymy, co nam zwróci takie wywołanie metody. A i jeszcze zobaczmy sobie, jak się kod zmieni. Println get code, bo on też będzie inny. No dobrze, to uruchamiamy. No dobra, no i zobacz. 10 jest. 970, 98. Zobaczmy, co się w tej metodzie działo, że nam tak policzyło. Weszło do tej metody, przypisało do starego kodu na chwilę nowy kod. Nowy kod wyliczyło, że to jest code razy code, czyli 10 razy 10 to 100. Odjąć 2, czyli to będzie 98. I to jest nowy code, 98. Zgadza się? Zgadza się. Natomiast tutaj stary code razy nowy code, czyli 98 razy, a stary code to 10, czyli 980. Odjąć 10, 970. Zgadza się. Więc wygląda na to, że to się prawidłowo wykonało. Stan tego sejfu jest teraz 98. Można by go dalej zmieniać, na przykład odblokowując tego set accessible na field i wpisując 10, jeżeli z jakiegoś powodu musielibyśmy. Ja natomiast w tym momencie najchętniej to bym po prostu wziął ten metod i set accessible z powrotem na false. Nie jest to praca, w której się nie brudzi rąk. No troszkę rzeczywiście tutaj jest niechlujnie, troszkę trzeba się tłumaczyć. Zazwyczaj to jest ostateczność. No ale po tym przykładzie widzisz, że da się uzyskać taki dostęp zarówno do metod, jak i do pól. Zaraz sobie zrobimy wersję z kilkoma parametrami do tej metody. No i musisz pamiętać, żeby zawsze sobie dobrze porzutować ten wynik. No bo jak wywołujesz tą metodę, ona ci coś zwraca, no to musisz wiedzieć, co zwraca. U mnie to by było po prostu w ten sposób, że string. No i tutaj, tak, to rzutowanie by wyglądało. No ale z racji tego, że println przyjmuje stringa, to on sobie już tam zrzutował, wszystko jest ok. Więc można by było to nawet pominąć. Napiszę to, żebyś nie zapomniał. No i teraz, wiesz, wywołując ten set accessible true, wyłączasz sprawdzanie, czyli na tej warstwie wykonania, sprawdzanie dostępności. I dla tej konkretnej metody, czy dla tego konkretnego pola. Więc możesz tam się dostać, nawet jeśli jest prywatne, chronione, czy nie wiem, w zasięgu pakietowym, nawet jeżeli nie jest tak, nawet jeżeli nie jesteś w tych zasięgach. Więc zobacz, jak ja jestem tutaj obok save, czyli mam zasięg pakietowy, to mam taki sam dostęp, jaki bym miał za pomocą refleksji, gdybym był w innym pakiecie w lambdy. To nie ma znaczenia żadnego. Masz pełny dostęp, jakby było zupełnie publiczne, ok? To jest też ważna wskazówka. Natomiast zobacz, że to nie spowodowało, ani ten wyżej też nie spowodował, że można wykonać coś takiego. S.code to string. Ok, kompilator na to nie pozwoli. Tutaj widzisz, ma prywatny dostęp. Alt Enter mogę najwyżej zrobić, żeby był publiczny, no bo to jest moja biblioteka. Jakbym miał podciągniętą skądś zaimportowaną, to już w ogóle bym nie mógł ruszyć. Kompilator na to nie pozwoli, bo on nie jest świadomy tego, co tutaj z refleksją się wyżej dzieje, kiedy to włączamy, kiedy wyłączamy. Więc nie możemy do tego się dostać po prostu po obiekcie. Możemy cały czas przez mechanizmy refleksji robić takie wywołania. I one są czasochłonne. Zawsze będą. Nie da się ich używać, jeżeli chcesz intensywnie przetwarzać w ten sposób dane. Jeżeli masz jednorazowo jakąś akcję wykonać, na przykład dla jednego użytkownika jakąś jedną rzecz mu zmienić, to w porządku. Ale gdybyś miał przetwarzać całą grupę ludzi pod refleksję, no to już możesz zauważyć jakąś małą uczkawkę na serwerze. A jeśli nie zauważysz, to nie ma co się martwić. Więc generalnie tutaj raczej objawowo, ale wywołajmy sobie jeszcze tą metodę z jakimiś parametrami. Niech to będzie main reflection, save, code to string i niech on tutaj przyjmuje na przykład jeszcze dodatkowego inta, którego odejmiemy tu na końcu. Będzie nam łatwo sprawdzić, czy dobrze napisaliśmy. Integer minus, a potem jeszcze powiedzmy jakiś sufiks na końcu i niech to będzie string sufiks. Czyli tutaj na końcu jeszcze odejmujemy ten minus, a tutaj na końcu dodajemy sufiks. Tak, to jest odwrotność prefiksa. Prefiks jest na początku zawsze, sufiks zawsze na końcu. No i teraz zobacz, jeżeli teraz wykonasz to, oto może wywołajmy sobie, zróbmy błąd. Jeżeli teraz wywołasz to bez tej listy argumentów, to on nie rozpozna tej metody. No such method exception. Możesz pomyśleć, że ktoś ci przemianował nazwę, ale zmieniła się sygnatura. Więc zobacz, nawet zmieniając sygnaturę możesz coś tutaj zepsuć. Szczególnie zmieniając typ. No więc tutaj musisz wskazać, jakie masz te parameter types. Musisz tutaj wskazać te typy z klas. Jeżeli masz ich kilka, to najlepiej będzie ci zrobić new class tablica. No i tutaj je powymieniać, tak? W naszym przypadku to będzie string class i integer, który był pierwszy, to też ważne. Pierwszy był integer, więc integer class i string class. W ten sposób. Oto od razu redundant array creation jest. No tak, można by ją pominąć, ale niech tutaj to będzie. Natomiast w argumentach tutaj możemy przekazać jakieś liczby. No to niech to będzie 10, a drugi string, no to niech będzie na przykład sufiks z 4 x-ami. Dodatkowe 10 tutaj się odejmie i ten sufiks. Zobacz, że tutaj na liście argumentów masz objects, więc możesz wrzucać to wszystko, ale w czasie wykonania może się okazać, że to 10 nie jest integerem, że ten sufiks nie jest stringiem. Pilnuj tego, dobrze? Bo nie połapiesz się. Tutaj kompilator w refleksji nie za bardzo pomaga. Więc zobaczmy, co tam nam policzy ten nasz program. No i jest, rzeczywiście. Było 970. Odjęliśmy 10. Zgadza się. A dodaliśmy na końcu sufiks z 4 x-ami. Zgadza się. Więc udało nam się wywołać też to z argumentami. Zachęcam Cię do tego, żeby robić to możliwie rzadko. Ono jest po pierwsze wolne, po drugie jest błędogenne, a po trzecie jest nieeleganckie. Nawet środowisko nie bardzo podpowiada, a sam Oracle deklaruje, że no będzie wycofywał ten mechanizm. Straszy już od kilku wersji, chyba od 6 czy 7 i nic z tym nie zrobił. Podejrzewam, że dlatego, że jest tak szeroko stosowany w przemyśle, na przykład przy okazji bibliotek, które są przeterminowane, czy projektów, w których już nikt nie utrzymuje, albo nikt nie wie w ogóle, jak tam coś zmienić. Są nawet takie projekty, w których główni programiści już no, są na tamtym świecie, więc myślę, że ten mechanizm jeszcze troszkę pobędzie, ale póki jest, no to warto wiedzieć, że potrafi uratować sytuację czasem. Nawet na chwilę, na jakiś czas, dopóki nie wydamy wersji biblioteki, która by rozwiązywała ten problem, no trzeba czasem się jakoś ratować. Odwodzę Cię od tego, żeby stosować to intensywnie, natomiast warto znać to narzędzie i warto sumiennie zawsze sprawdzać, czy wszystkie nazwy i wszystkie parametry są prawidłowe, dobrze to przetestować, a może nawet jeszcze spróbować dopisać jakiś komentarz, tak, że tutaj może się wywalić, jeżeli ktoś zmienił te wartości. To taka dodatkowa informacja. No cóż, jeżeli miałbyś dostęp do tej klasy save, to byś sam sobie ją zmienił, a nie refleksję robił, więc w save na pewno nic nie będziemy pisać. Tak czy inaczej refleksja to jest coś, od czego dobrze się trzymać z daleka, ale jeszcze lepiej znać ją i umieć użyć, kiedy naprawdę trzeba. Zapraszam dalej.